Kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fajne warunki, udało się wyrobić przed zachodem słońca. Testujemy trzy rzeczy. Pierwsze to jest szkło anamorficzne. Po drugie, no to wiadomo, GoPro Hero 10. Zobaczymy, jaki czas lotu osiągniemy, bo właśnie przyszły mi po półtora miesiąca pakiety LiPo 6S i to są 2200 mAh. Całkiem duże pakiety. Jestem bardzo ciekawy, jak one się będą sprawowały. To, co sobie zrobimy, to je od razu założę. I zaraz będzie jasne, ile jestem w stanie na nich polatać. To. Wszystko gra, teraz. Polecimy sobie najpierw w prawo troszkę. Tu mamy kilka gałązek, których nie widać. Czas mi się ładnie odmierza. Wszystko gra. Będę latał w miarę blisko. QAV Pro dobrze się spisuje jak na CineLiftera. To jestem mega z niego zadowolony, dlatego że on jest czymś pomiędzy. Trochę jest pięciocalowym dronem, trochę CineWhoopem, a trochę CineLifterem. Dzisiaj latam z Hero 10, więc on spełnia też podwójne zadanie. Zastanawiam się, jak sygnał w tej chwili, ale zarówno Vista, jak i sygnał RC jest ok. Teraz troszeczkę pokazuje mi, że jest słabszy. Mam tutaj odbiornik Crossfire, ale Diversity. Pierwszy raz zastosowałem w tym dronie Crossfire Diversity. Jeszcze nigdy go nie stosowałem. Czy jest lepsza jakość? Może troszeczkę. Co ciekawe, w komplecie przyszły takie małe te anteny, nie? A Immortality duże, tylko te mniejsze dwie. Jak na razie to wygląda ok. Będę latał do czasu, kiedy zapali się czerwone światło i wyląduje wtedy. Podlecę do nas. Fajnie się nim lata, przyzwyczaiłem się już do tego CineLiftera. Jak na razie mamy niecałe 2 minuty, minuta 45. W tej chwili przyzwyczaiłem się do tego CineLiftera. Inaczej się na pewno lata niż Protekiem, ale lata się bardzo fajnie też. Teraz troszeczkę do nas wrócimy. Mamy tutaj fajną flarę anamorficzną. Dzisiaj jest nakładka Skyrid na Hero 10. Ona pasuje też do Hero 9. Kupiłem ją na Amazonie. W tej chwili mam 22 V, jeżeli chodzi o napięcie, czyli jeszcze 1 V zostaje. Jestem bardzo ciekawy, na ile nam wystarczy, na jaki czas lotu wystarczy ten akumulator. Stosunkowo układ jest lekki jak na możliwości i tego typu stosuje się właśnie z lżejszymi CineLiftami pakiety. Dla Sicario już trzeba by na przykład dwa takie. Sicario ma układ X8. Czyli mamy tam 8 silników. Tutaj są tylko 4 silniki. Wszystko gra. Polecę troszeczkę tu. Fajny klimat przed zachodem słońca, ale jest zimno. Ja czuję, że w ręce mi jest już powoli coraz bardziej zimno. Tak to wygląda. To sobie zrobimy jeszcze te brzozy od tej strony. Ok, tak jak teraz bym chciał. Tu fajnie widać. 3,5 minuty w tej chwili. Mam jeszcze pół mniej więcej volta, jeżeli chodzi o napięcie. Lecę w miarę spokojnym cruisingiem, bez szaleństw. Staram się też lecieć nisko, żeby wiatr nam tutaj nie przeszkadzał, jeśli chodzi o te osiągnięcia. Dobrze się nim lata, już powoli przyzwyczajam się do tego CineLiftera. On ma większą bezwładność niż te lekkie drony. Czy jak się rozpędzi, to trzeba być świadomym jego drogi hamowania i też wchodzenia w zakręty, bo jest na pewno inaczej niż w przypadku lżejszych jednostek, lżejszych maszyn. Ten jest troszeczkę jednak cięższy.
Szczególnie jak się lata z bezlusterkowcem, na przykład takim jak ja latam z Lumixem, czy latam może z Sony, to wtedy już to waży około 700 gramów. Sama kamera z obiektywem. Natomiast tutaj wszystko wygląda w miarę ok. Mamy w tej chwili 4 minuty i 45 sekund. Została mi jeszcze końcówka. Polecimy sobie w takim razie tu. Za chwilę zapali nam się czerwone światło i umawiamy się, że w tym momencie ja już będę wracał do lądowania. Chciałbym przelecieć tutaj pomiędzy słupem a tą brzuską. To jest dobra miejscówka. Tak jak teraz. Mam już czerwone światło. Wracamy w takim razie. Czas lotu jest niezły, ale można wyciągnąć, podejrzewam, protekiem dość zbliżony. W tej chwili mam napięcie 20,9. Jeżeli chodzi o czas, 5,5 minuty. Słuchajcie, czas, który osiągnąłem, to jest 5,5 minuty. Szału nie ma totalnego, ale też nie ma tragedii. Wygląda to całkiem nieźle, czyli z bezlusterkowcem. Wiadomo, że ten akumulator jest jednak cięższy niż 1800 mAh, który mam. Natomiast jeżeli chodzi o już loty, na przykład z bezlusterkowcem, powinno być całkiem nieźle, około 3 minut jak wyciągnę, może 3,5 byłoby fajnie. Muszę jeszcze spróbować zrobić parę takich testów, żebym wiedział mniej więcej, na co jestem w stanie sobie pozwolić i jak to wygląda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dzięki za uwagę. Krótki odcinek, ale tego typu testy trzeba robić, bo faktycznie bez nich nic do przodu się nie popchnie. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!